rezydencja wzniesiona pod koniec XVII wieku dla Jana III Sobieskiego. Obecnie jest to jedna z dzielnic Warszawy. Oddziaływanie pałacu w Milanowie na jego otoczenie tropiła młodzież uczestnicząca w warsztatach edukacyjnych w trakcie projektu Discovering European Heritage in Royal Residence. Cztery filmy dokumentalne stworzone przez młodzież pozwolą odkryć dziedzictwo europejskie oraz zmiany zachodzące w Milanie. Kim pan jest i czym dla pana jest ten pałac w Milanowie tutaj? Dla mnie? Tak. Czym jest? Dla mnie jest, proszę panią, stary zabytek, no, królewski. A po drugie to ja tu pracuję na tym terenie i to wszystko. Ja w ogóle jestem z Krakowa, w Milanowie jestem tutaj na wycieczce. Z Towarzystwa Gimnastycznego Soku, same starsze panie. I to jest mój kuzyn z Warszawy. I stały mieszkaniec, niestety nie mieszkam w pałacu. Nie. No i tak umówiliśmy się tutaj, no i ja przy okazji zwiedziłam. Jesteśmy starsze panie emerytki. Bardzo nam się to podoba. No i czekamy, kiedy zakończą robotę. Tak to nie jest takie reprezentacyjne i ciekawe. Kim pan jest? Sobot. A jaki zawód Zawodu. Pan wykonuje? Ręczysto. Dobrze. A czym dla pana jest pałac w Milanowie? No, jest to taka perełka Warszawy. Pałac jest dla mnie dobrym narodowym. Dobrym narodowym. Taką perełką wśród tych wszystkich tutaj pałaców w Warszawie. Perełką, która już w takim stanie nienaruszonym jest od wielu lat istnieje, nie? Nie został zburzony specjalnie w czasie wojny, także. Jestem kierownikiem pracowni konserwacji mebli. Aha, i czym dla pana jest ten pałac? Miejscem pracy. Znaczy, to jest to moja pierwsza praca, taka jak gdyby po szkole odrębnicze przyszedł tutaj do pracy. Tak jak na własnym gospodarstwie tutaj pracuję. A ile lat pan jest w pracy? 20. Niesamowite, a czy... Dla idei, bo nie dla zarobku, bo niestety pensje są tutaj bardzo marne. No dzisiaj przyprowadziłem swoich przyjaciół z Łotwy, żeby im pokazać to, co w Polsce i w Warszawie jest najpiękniejsze. We are visiting Poland because we have heard that it was a very beautiful country. Woda. Francja. Francja, Ulka. Studentką, Janią. A piękny pałac w Milanowie, no na pewno jest sztuką, tak? Bo tutaj ten pałac jest wyjątkowo śliczny, ogród jest bajeczny, sam pałac może tak sobie, tak na mój gust, ale ogród jest przepiękny i na pewno warto tu go zwiedzić i obcować z przyrodą, no bo teraz już jest mało takich miejsc w Warszawie. A czym jest dla nas? Pałacu. Miejscem odbywania praktyk, nie? Nic poza tym. Uczennicą. Czym jest dla ciebie pałac? Zabytkiem. A co ci się najbardziej podoba? Dlaczego akurat tutaj przyjechałaś? Ponieważ nauczyciele mi kazali. Fascynuje mnie to, gdyż nie wiem. Szczerze powiem, że mogę tu znaleźć jakiś kontrast. Życie monotonne porównujemy do życia jakby w niebie, bo tu po prostu jest tak pięknie. Witaj, ta piękność tak wbiła mi się w głowę, że zawrzeć oczu całej głowy. A niżej ktoś nas obaczy? Sercem jak ładam przed tobą na tacy. Kochanko ma tak wielką, darzą cię sympatią, aniżeli na Turków wróciłbym się własną piersią, by bronić twa angielskim śmiechem. Schlebiasz mi, mój luby. Jednakże muszę gnać, albowiem dzwonę do Kropelu. Ma piękna, odprowadzę cię, ażebyś bezpiecznie dotarła do świętego opatrzności. Thank you.
Siema. Hello. Może gdzieś wyskoczymy? Co? Nawet kasy nie ma. Pożyczę ci jak chcesz. Cholernie to nie było. No. No, skoczymy na browara, zadzwonię po kółki, a potem możemy do mnie wpaść. No spoko, tak jak coś możemy.